No i siema. Miała być moja kolekcja pokazana już teraz w twardej oprawie, więc bez nadmiernej. Nie wiem, czy już gadam, po prostu nagrywamy, pokazuję swoją kolekcję. Najwyższa półeczka, tak jak widzicie, Marvel, Punisher Max, Justice League, potem Liga Sprawiedliwości z New 52. Troszeczkę bliżej. Proszę bardzo, nie ma problemu. Tak to wygląda. Miałem mówić o tym, no przynajmniej jeden komiks wymienić, który naprawdę warto przeczytać. To tutaj z góry. No jest ich bardzo dużo. Praktycznie biorąc cały Punisher, cała Liga Sprawiedliwości, Wieczny Batman na pewno, Superman Wyzwolony. Świetne rysunki. Jezu, nie Johna Lee, tylko... No widzicie, wyleciało z głowy. Dobra, nie będę się zgrywał. Ale świetne rysunki rysownika o nazwisku Lee. No i tutaj jakieś takie pojedyncze szoty. No i stare komiksy jeszcze. DMC, Mickey i tak dalej. Także z wielką przyjemnością polecam, tak jak mówię, całą Ligę Sprawiedliwości z New 52, no i Pani Shera, oczywiście Superman, Batman. No i zacząłem tam parę takich różnych serii, których nie skończyłem. Były już czasy, że wchodziło dużo czegoś innego. Następna półeczka. Tutaj też mamy naprawdę dużo fajnych komiksów, które mi się bardzo podobały. Takie coś jak Oblężenie, jak Kapitan Ameryka, jak Wojna Domowa, to są wszystko komiksy z wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Parę filmów mam, na których pokazuję obwoluty. Jak widzicie, naprawdę fantastycznie to wygląda. Oczywiście Kapitan Ameryka Zimowy również i Wojna Domowa polecam. Anihilacja specyficzna, Wolverine spoko, Deadpool, Sam Strach, Hulk, Planeta Hulka, Wielka Wojna Hulka, naprawdę fajna. Staruszek Logan, no to po prostu trzeba przeczytać i tyle. Root M, super. Daredevil, Bendisa, no dla mnie super. Avengers, X-Men, no i tutaj mamy te wszystkie nieskończoności, czyli super eventy, ale jakoś strasznie słabo, mocno odbija. Wielkie eventy Marvelowe. Nie przedłużając, następna. Tutaj mamy Wonder Woman, Grega Raki, na pewno polecam. Tutaj Superman, który jest komunistą, też naprawdę fajnie mi się czytało. No i trochę niepoukładane, nie po kolei, bo przed chwilą co wrzuciłem. Domena Królów. Ostatnio właśnie skończyłem czytać to i potem będzie właśnie to. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i Imperatyw Thanosa. Naprawdę fajne czytadła, polecam. Kapitan Ameryka, cała seria, super. Srebrny Surfer, super. Invincible, cała seria. Już niedługo będzie na półeczce, bo chyba ostatni tom będzie mi przyjdzie mi teraz gdzieś, już niedługo. Czyli 12 tomów będzie. Tutaj jest z wielkiej kolekcji komiksów Marvela oczywiście. To. Świetne Loki, piękne rysunki Ribicia. Genialna rzecz, z tyłu macie takie rysunki, właśnie są w środku. I fajnie się nawet czytało, pamiętam. Czyli tak to wygląda. No i ciężko powiedzieć, co polecam, tylko że jeden, także no wymieniam te, które mnie naprawdę zapadły w pamięć. Dobra. Tutaj mamy Black Label, które trochę różnie wydają. Raz jest taki znaczek, raz jest taki znaczek z Black Label, także no. DC, ale fajne czytadła, a najlepsze to moim zdaniem Wonder Woman, potem właśnie to, potem to i potem to.
No i tutaj mamy właśnie kryzysy, kolejne wielkie wydarzenia w świecie już teraz DC. Spoko, fajnie mi się czytało. Właściwie z tego całego DC Deluxe, no to po prostu są bardzo dobre komiksy, które no, można kupować w ciemno. Animal Man, potężny, gruby komiks. Naprawdę fajnie mi się czytało. Batman Hush, to już jest wielka komiksów, wielka kolekcja komiksów DC, ale w obwolucie. Też naprawdę super. Zagry Zagłady, spoko. Tutaj różnie mówią, różnie gadają, ale naprawdę Batman Metal mi się cały podobał. Batman Sekta, super. Leviathan to... Co my tu jeszcze mamy? Batman Biały Rycerz. Powiem Batman Stary Biały Rycerz. Tutaj coś mi się pokićkało. I tutaj też właśnie DC Black Label. Tak, DC Black Label, ale już w normalnym formacie. No i fajne komiksy, naprawdę. Ostatni Rycerz właśnie. Biały Rycerz, naprawdę super. To mi się podobało. Desist, fajna sprawa. Prometea, możecie brać w ciemno, fajna sprawa. No, no i Hellblazer, tylko dwa tomiki, przykro mi. Jest tak ogromne zatrzęsienie, że ciężko coś dostać. No i ten kryzys bohaterów, niedoceniany, a moim zdaniem naprawdę spoko czytadło, no i pięknie rysowane. No i dobra, przedostatnie. Tutaj za bardzo nie ma czego oglądać. Może oprócz tego. Hansy Klosy z Super Expressów, wszystkie zeszyty. No i gdzieś tam znalazłem Toma Kinga, Stephena Kinga, Czarna Wieża chyba Czarna Wieża i wielka kolekcja komiksów DC. Też naprawdę świetna kolekcja moim zdaniem. Po prostu każdy tom, no, przynoszą super historię. A czy mam jakąś ulubioną, wiecie, ciężko powiedzieć. Ale na pewno mamy tutaj Batman i Syn, Długie Halloween, Liga Sprawiedliwości, rok pierwszy, Superman, Człowiek ze Stali. O Jezu, no, nie będę nawet wymieniał. Kupa tego wszystkiego po prostu. No i dobra, i na samym dole mamy coś takiego, czyli wielką kolekcję komiksów Marvela ze superbohaterami Marvela, pomieszana, pokręcona. Mam zamiar dalej to obwolutować, także jak widzicie, wygląda to tak i oczywiście jest na samym brzegu, bo tam głębiej z tyłu jest ich jeszcze drugie tyle, czyli nie wiem, ponad setka na pewno, także o Jezu, przepraszam, ponad setka właśnie tych komiksów, od których zaczęła się moja przygoda na nowo ze zbieraniem komiksów. Wszystkie są oczywiście zabezpieczone, żeby się tam nie obkurzyły, nie porysowały, no i czekają na obwolutowanie i chyba się będę troszeczkę bardziej za to zabierał. Naprawdę wspaniała kolekcja ze świetnym tym rysuneczkiem. Jezu. No, ze świetnym rysuneczkiem. No ale widzicie, po prostu ja preferuję jednak bardziej... Muszę wstać. Ja preferuję jednak bardziej komiksy w takim właśnie stylu jak to. I tak się będę starał właśnie je uwydatniać. No i dobra, to no co, to tyle, jeśli chodzi o to, co mam na półce w twardej oprawie. Oczywiście tutaj cały czas będzie się wszystko dodawać, będzie się to wszystko zmieniać. Także myślę, że za 2-3 lata trzeba będzie nagrać jeszcze raz film i pokazać, jak to będzie jeszcze inaczej wyglądać.
A jeszcze oczywiście uda mi się znowu znaleźć jakieś miejsce na to, żeby gdzieś postawić ten mebel. No i na samym górze jeszcze Iron Man. Z takich kropeczek. No, są takie kropeczki, tam jest napisane 1, 2, 3, 4. Wyciągnąłem rękę jak coś, mam nadzieję, że widzicie. Naprawdę fajna sprawa. No i spoko to wygląda moim zdaniem. No i o czym to mówiłem? Właśnie, jak jakieś wyłuskam miejsca na jakiś mebel. Proszę bardzo. No tak to wygląda. Oczywiście na samym dole niedoceniana wielka kolekcja komiksów Marvela. No i zestaw Yato kluczy. Jak coś. O tak wygląda zestaw Yato kluczy. Dobra, dobra, super. 10 minut fajnie się wyrobiłem. Dzięki wielkie. I do zobaczenia przy następnym filmie. Cześć i czołem.